Rybnik przygotowuje się do budowy Centrum Zielonej Energii. To forma gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, w efekcie czego ze śmieci będzie można pozyskać ciepło, energię i wodór. W zamyśle miasta są działania proekologiczne, czyli recykling, ale i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom. Pomysłowi sprzeciwiają się jednak radni PiS. Fatima Orlińska. Rybniccy radni z koła Prawa i Sprawiedliwości Karol Szymura i Andrzej Wojaczek alarmują o niekorzystnym dla mieszkańców wpływie powstania instalacji. Jednocześnie podkreślają, że nie są przeciwni powstaniu instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jednak lokalizacja takiej inwestycji powinna ich zdaniem być oddalona od budynków mieszkalnych. Tutaj będziemy fermentować odpady z zrzutek kuchennych, byśmy tak powiedzieli. Czyli wszystko to, czego nie zjemy na obiad, wszystko to, co w zasadzie jest w ubojni, wszystko to, co tak de facto najbardziej śmierdzi, będzie degradowane, będzie fermentowane właśnie prawdopodobnie w Chwałowicach. To tak jakbyśmy wrzucili te wszystkie jakby śmieci, tylko te resztki z obiadu, wrzucilibyśmy do takiej ogromnego pojemnika, coś a la betoniarka, i byśmy tak powoli przesuwali te odpady. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest smród, kiedy coś gnije i gnije tego kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy ton. Mieszkańcy są podobnego zdania. W większości z nich plany budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów są znane, jednak nie chcą, aby powstawała tak blisko ich domów. A ja sądzę, że to jest zły pomysł w takim zaludnieniu, takim zagęszczeniu budynków, ludzi mieszkających tutaj. To jest coś, co nie powinno tutaj być, tak? No, powinno gdzieś tam dalej, gdzie nie mieszka tyle ludzi, nie ma tyle tych budynków, tak? Tam są dwie szkoły podstawowe, tam są dwa przedszkola, tam jest liceum. Proszę Państwa, jak na to pozwolimy, no to co ci ludzie? No, nic nie pozostanie, ucieknąć z Chwałowic, wyjechać z Chwałowic, opuścić Chwałowicę. Aktualnie trwa analiza trzech wytypowanych lokalizacji, w których potencjalnie mogłoby powstać Centrum Zielonej Energii. Specjalnie powołana spółka wskazała m.in. tereny w obrębie kopalni Chwałowice czy Niewiadomia Górnego. Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że przy ostatecznym wyborze wariantu brane są pod uwagę różne czynniki, w tym dobro mieszkańców. Sama instalacja ma nie być w żaden sposób uciążliwa, ponieważ biofermentownia ma dotyczyć odpadów biodegradowalnych. To przetwarzanie w zamkniętych bioreaktorach w formie beztlenowej w tak zwanych biogazowniach. I ta biogazownia faktycznie w Rybniku jest instalacją niezwykle potrzebną, dlatego że ona nie służy wyłącznie przetworzeniu odpadów, ale pozwala nam również osiągać inne efekty, jak na przykład wytwarzać energię elektryczną, ciepło i nawozy. I te procesy, które prowadzi się w nowoczesnych biogazowniach, one są hermetyczne. Co oznacza, że uciążliwości wynikające z przetwarzania nie wydostają się poza instalację. Rozwiązanie ma pozwolić również w sposób nowoczesny prowadzić gospodarkę odpadami. To ma przełożyć się chociażby na cenę, którą mieszkańcy za wywóz i utylizację zapłacą. Chcemy przygotować miejsca na odpady, które zaczną na siebie pracować. Jeżeli jeden mieszkaniec, to badania z 2020 roku, produkuje 340 ton odpadów rocznie, to dobrze byłoby, żeby te odpady nie zalegały i nie powodowały degradacji środowiska, ale zostały zamienione na energię. Samorząd nie działa przeciwko mieszkańcom, ale działa dla mieszkańców. Dziś jeszcze trudno oszacować, kiedy instalacja może powstać i dalej rozpocząć swoją pracę. Podobne rozwiązania w Polsce kosztują około kilkudziesięciu milionów złotych.